Ponownie witamy w Limany TV. Nasza rajdowa kamera przyjechała do Turku, dokładnie do Wiesia. Wiesiu, nie wiem czy poznajecie, to jest ten sam gość, z którym robiliśmy wywiad na stacji Orlen w Rychwale. Jest to wielokrotny mistrz z Leszna, opanował to miasto totalnie. Za 2017 rok w drugiej klasie razem z Dorotą Kończak wywalczyli mistrzostwo klasy drugiej, także nie mieliśmy okazji na wizji pogratulować. Gratulacje, Wiesiu. A w tegorocznym rajdzie Yeti zajęli trzecie miejsce w klasie, więc no, jesteśmy dumni, bo zapisywali się często w barwach Limany Rally Team. Mam pytania na liście, żeby było prościej. Dziękujemy w ogóle, że zapisywałeś jako Limany Rally Team, bo to nawet kiedy my nie jeździmy, to zdobywamy punkty. Powiedz mi, czy emocje po Lesznie już opadły? No tak, opadły. Musisz mówić trochę głośniej, mamy słaby mikrofon. No opadły po Lesznie, opadły te samochód. Dzisiaj był pierwszy odpalony od lutego, od Yetiego. I odpalił bez problemu, bez kabli, bez ładowania akumulatora. Także dobrze wróży na następne rajdy. Tak, ponieważ widzą, muszę przypomnieć, że my w klasie amatorskiej, dokładnie budżetowej, inne cele mamy. Jak już auto odpali, to już jest duży sukces. Powiedz mi zatem, bo słyszeliśmy, mieliśmy informację, że w Lesznie ten samochód działał jak pralki, szósty zmysł, jechał gdzie chciał, robił co chciał. Co tam z nim było nie tak? No, zawieszenie tak wybite, że trzeba było go pilnować na drodze. Jak się gazu dodawało, to jechał w lewo, a ujmowało to w prawo. A mieliśmy zdjęcia, że to były grube naprawy, może zamieścimy to również na Facebooku. Powiedz, czy już uporałeś się z tymi rzeczami, bo widać, że auto, jak widać, stoi na kołach, wygląda dzielnie. Tak, naprawdę tak zwarte jest, nic mu nie brakuje. Czy już uporałeś się ze wszystkim? No, części włożone, jeszcze nie było jazdy próbnej. Aha, czyli wszystko ładnie pomontowane, teraz tylko trzeba to trochę jeszcze zbieżność dopracować, bo był rozbieżny, a się zrobił zbieżny po wymianie części. Dobrze, to tak pokrótce, bo nie było na to wcześniej okazji. Opisz swój bolid, co tam drzemie, jaka moc, skąd ten motor, skrzynia, tak pokrótce, co tam jest w tym bolidzie? No, silnik 1.2.16, 80 koni. Skrzynia sześciobiegowa z punto dwójki, zdaje się. No, a reszta, no to jak widać. Amortyzatory, jakieś tarcze hamulcowe, coś zmieniałeś? No, klocki hamulcowe tylko są, jak to były? Perodo, Brembo, jakieś Mintexy, Zetexy? Performancy. Performancy. Brzmi bardzo fachowo. Dobrze, teraz tak, kolejna rzecz. Powiedz, na jakich oponach planujesz jechać, bo przewidywane jest takie umiarkowane zachmurzenie w Bednarach. Jak wiemy, to jest tor całkowicie asfaltowy, nie ma tam szutrów, błota jest równo jak stół. Powiedz, jaki plan? No liczę, żeby pogoda się dostosowała do moich opon. A jakie masz opony, bo pogoda może będzie oglądać, także jakie masz opony, żeby się mogła pogoda dostosować? No musi być sucho. A no to są duże szanse na to, że będzie sucho. Również jak w rozmowie wcześniej z Krzyśkiem, odkrywamy karty, że Wiesiu startuje w Bednarach, czyli Power Stage Bednary 2018, będzie zawodnikiem, powiedz mi. No właśnie, jak porównać Leszno i tamte KJS-y do Bednar? Jak twoje mistrzowskie jeżdżenie tam przenosi się na Bednary? No, jak to porównać te zawody? To bardzo, bardzo słabo, bo to są dwa światy. Jakbyś mógł to uściślić, jak to dwa światy? No, bo w Lesznie to są pachołki, pilot gra bardzo dużą rolę, a no, na Bednarach no to prędkość i no całkiem inny styl jazdy. Tak, potwierdzamy. Bednary to trzeba mieć dużo koni, dobre opony, sliki, jakieś twarde zawieszenie tam. Z tego co się orientowałem, tak w rozmowie z Krzysiem też nawiążę. W naszej klasie ma być 16 załóg na chwilę obecną, 90 załóg jest w ogóle zgłoszonych. No i tu złe wieści, bo mnóstwo pucharowych Kii, mnóstwo pucharowych Seicento z silnikami głównie 1.2. Także jak upatrujesz swoje szanse, nadzieje i co tam byśmy chcieli zwojować, Wiesiu? No to dobrze by było chociaż w dziesiątce skończyć. Mhm.
Light, a tak to, no, tam to słabo widzę właśnie szansę. Kiedyś udało się wywalczyć czwarte miejsce w klasie, także i tak to jest mój największy sukces Bednar. Czy miałeś już właśnie, to są te największe sukcesy, tak? Czwarte miejsce w klasie. Też potwierdzam, raz miałem chyba drugie czy trzecie, też to jeden z bardziej cennych pucharów jest coś takiego na Bednarach wśród bardzo mocnych aut uzyskać. Powiedz mi tak, jeszcze, czy trasę widziałeś? Czy widziałeś trasę, jaka jest zaplanowana przez organizatorów na tą sobotę? No trochę widziałem, że coś ma być połowę toru w jedną stronę, połowę toru w drugą stronę. No a tak to no zobaczymy, pojedzie się to, co się zobaczy. Planujesz jechać z pilotem, bez pilota, czy jeszcze nie zdecydowany jesteś, jak to wyjdzie? No, chyba bez pilota. Na dzień dzisiejszy bez pilota, chyba że ktoś się znajdzie. A jak wpisałeś w formularzu imię, nazwisko pilota? Nieznany jeszcze. Więc gdy masz na imię nieznany, na nazwisko jeszcze, to możesz się zgłosić do Wiesia. Bezpieczny kierowca, nigdy nie dzwoni, zawsze dojeżdża cało do mety. Zobaczmy, co tu jeszcze. No tak, słuchaj, spotkamy się najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, na Bednarach. Skrzyżujemy felgi razem ze sobą i z Krzysztofem po długiej, długiej jego nieobecności na wspólnym ściganiu. Czego oczekujesz, jak myślisz, jak to będzie? No nie wiem, no. Pojedziemy, zobaczymy. Super. Dziękuję zatem za ten prestiżowy wywiad dla telewizji Limany TV. Dzięki Wiesiu jeszcze raz. Gratulacje mistrzostwa w 2017 roku klasie drugiej w Lesznie. Dziękujemy.